A dzisiaj stworzymy różdżkę prawdziwego czarodzieja. Potrzebujemy do tego bambusowych pałeczek, folii aluminiowej, brązowej i złotej farby i kleju na gorąco. Można również użyć lakieru do paznokci. Końcówkę pałeczki owijamy folią aluminiową i zgniatamy na nasz wybrany kształt. Musimy być pewni, że zrobiliśmy to wyjątkowo mocno, żeby później nic się nie oderwało. Na wszelki wypadek można dokleić ją do reszty pałeczki. Ja stworzyłam na wzór takiej spirali. Kiedy jesteśmy już zadowoleni z efektu, bierzemy klej na gorąco i robimy dodatkową fakturę. Oczywiście można stworzyć co tylko się chce. Ja cały czas trzymam się kształtu spirali. A i bardzo ważne jest połączenie folii aluminiowej z patyczkiem, żeby nic nam się nie oderwało. Folię jeszcze dodatkowo obklejam naokoło, żeby była taka bardziej wypukła. Końcówka naszej różdżki jest bardzo ważna, nadaje takiego charakteru. Można nawet do niej dokleić coś, co już mamy. Na przykład jakiś pazur albo czaszkę. Gdy dół już podeschnie, bierzemy się za górną część. Ja wzdłuż patyczka robię taką znowu spiralę. I oklejam. Oklejam. I oklejam. Pamiętajcie, cierpliwość jest tutaj wymagana. I zapas kleju na gorąco. Ale będziecie mieć przy tym mnóstwo zabawy. Teraz tworzę płynne przejście między górą a dołem. By stworzyć czubek naszej różdżki, potrzebujemy odrobinę kleju na gorąco, nałożonego i odwróconego do góry nogami, żeby spłynął i zastygnął w tej pozycji. Faza z klejem na gorąco już za mną, teraz bierzemy się za malowanie. Potrzebuję do tego czarnej i brązowej farby akrylowej. Różdżkę lepiej podzielić na dwie części, żeby jedna część wyschła, kiedy malujemy drugą. Na koniec pokrywam ją złotym lakierem do paznokci i troszeczkę rozmazuję. Ja wykonałam jeszcze zbędny krok, czyli pokryłam ją lakierem, ale nie jest to konieczne. No i właśnie tak prezentuje się moja własna różdżka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, pochwalcie się efektami i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!